Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Tekst jednolity. Rozdział pierwszy. Przepisy ogólne. Artykuł pierwszy. Ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic. Artykuł 2. Poza przypadkami określonymi w ustawie, nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione. Artykuł 3. Przepisy ustawy nie dotyczą. Punkt 1. Broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy oddelegowanych do Biura Nadzoru Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy. Punkt 2. Broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii, państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przedsięwzięciami wojskowymi realizowanymi wspólnie z siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie umów i porozumień międzynarodowych. Punkt 2a. Broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy Straży Granicznych państw członkowskich Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem, za zgodą właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej, zadań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Punkt 2b. Broni i amunicji stanowiących uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy biorących udział we wspólnej operacji, o której mowa w artykule 2, punkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2c. Broni i amunicji lub ich istotnych części gromadzonych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w celu tworzenia, utrzymywania lub udostępniania rezerw strategicznych lub których zakup, magazynowanie, dystrybucja, wydawanie lub inne zadania zostały powierzone tej agencji. Punkt 3. Obrotu ze zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów państwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a także obrotu nimi na podstawie odrębnych przepisów. Punkt 4. Przemieszczanie amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Artykuł 4. Punkt 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć. Punkt 1. Broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową. Podpunkt 2. Broń pneumatyczną. Podpunkt 3. Miotacze gazu obezwładniającego. Podpunkt 4. Narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Podpunkt a. Broń białą w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni. Kastetów i nunczaków. Pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału imitujących kij baseballowy. Podpunkt B. Broń cięciwową w postaci kurz. Podpunkt C. Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Punkt 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o amunicji, należy przez to rozumieć amunicję do broni palnej. Punkt 3. W rozumieniu ustawy amunicją są naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej. Punkt 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to zrozumieć również państwa trzecie, traktowane na równi z nimi, na podstawie umowy w sprawie włączenia tych państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen. Punkt 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o... Podpunkt 1. Zgodzie przewozowej należy przez to rozumieć dokument wystawiany przez zbywcę broni palnej w państwie początkowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający o wiarygodności tego zbywcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji. Podpunkt 2. Uprzedniej zgodzie przewozowej. Należy przez to rozumieć dokument wystawiany przez nabywcę broni palnej w państwie docelowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający o wiarygodności tego nabywcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji. Artykuł 5. Punkt 1. Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję. Punkt 2. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy. Punkt 3. Istotnymi częściami amunicji są
pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego. Artykuł 6. Punkt 1. Zabronione jest dokonywanie przeróbek broni, zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie, a w szczególności przerabianie broni przystosowanej wyłącznie do amunicji wypełnionej chemicznymi środkami obezwładniającymi lub do amunicji ślepiej, dostosowujące ją do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu zastępującego lufę w wyniku działania sprężonych gazów powstających na skutek spalania materiału miotającego. Punkt 2. Przeróbki broni, o których mowa w ustawie 1, uważa się za wyrób broni. Artykuł 7, punkt 1. W rozumieniu ustawy bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. Punkt 1a. W rozumieniu ustawy za dający się przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu miotania. Punkt 2. W rozumieniu ustawy bronią palną sygnałową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów powstających na skutek spalania materiału miotającego jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu wizualnego lub akustycznego. Punkt 3. W rozumieniu ustawy bronią palną alarmową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów powstających na skutek spalania materiału miotającego wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu ją zastępującego substancja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr. Artykuł 7a. W rozumieniu ustawy Europejska Karta Broni Palnej jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiającym legalne posiadanie i używanie broni palnej innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Artykuł 8. W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego, przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 dżuli. Artykuł 8a. Komendant Główny Policji informuje właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej o rodzajach broni palnej, której... Punkt 1. Posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia. Punkt 2. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zaświadczenia konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 2. Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją. Artykuł 9, punkt 1. Broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w artykule 11, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału żandarmerii wojskowej. Punkt 2. Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych właściwego komendanta oddziału żandarmerii wojskowej. Punkt 3. Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, o których mowa w artykule 4 ustęp 1 punkt 3 i 4 można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału żandarmerii wojskowej. Punkt 4. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych właściwego komendanta oddziału żandarmerii wojskowej. Punkt 5. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o właściwych organach policji, należy przez to rozumieć organy właściwe do wydania pozwoleń na broń lub karty rejestracyjnej broni, o których mowa w punktach od 1 do 4. Punkt 6. Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony. Punkt 7. Pozwolenie na broń palną bojową wydane w celach, o których mowa w artykule 10 ustęp 2 punkt 1 i 2 stanowi jednocześnie pozwolenie na broń gazową i alarmową. Punkt 8.
pozwolenie na broń na okaziciela, zwane dalej śledztwem broni, o którym mowa w artykule 29 ustęp 1 oraz legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w artykule 30 ustęp 1 i 2, wydawane są jedynie przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego policji. Artykuł 10. Punkt 1. Właściwy organ policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Punkt 2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach 1. Ochrony osobistej 2. Ochrony osób i mienia 3. Łowieckich 4. Sportowych 5. Rekonstrukcji historycznych 6. Kolekcjonerskich 7. Pamiątkowych 8. Szkoleniowych. Punkt 3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ustępie 1, uważa się w szczególności. Podpunkt 1. Stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia. Podpunkt 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania polowania ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dla pozwolenia na broń do celów łowieckich. Podpunkt 3. Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w artykule 10b oraz licencji właściwego Polskiego Związku Sportowego dla pozwolenia na broń do celów sportowych. Podpunkt 4. Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych. Podpunkt 5. Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Podpunkt 6. Udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych. Podpunkt 7. Posiadanie uprawnień określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych. Punkt 4. Pozwolenie na broń wydane w celach, o których mowa w ustępie 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej. Podpunkt 1. Do celów ochrony osobistej: a. Broni palnej, bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 do 12 mm. Podpunkt b. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA. Podpunkt c. Miotaczy gazu obezwładniającego. Podpunkt 2. Do celów ochrony osób lub mienia. Podpunkt a. Broni, o której mowa w punkcie 1. Podpunkt b. Pistoletów sygnałowych. Podpunkt c. Pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 do 12 mm. Podpunkt d. Strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12. Podpunkt e. Karbinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm. Podpunkt 3. Do celów łowieckich. Broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów. Podpunkt 4. Do celów sportowych broni palnej. Podpunkt a. Bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm. Podpunkt b. Centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm. Podpunkt c. Gładkolufowej. Podpunkt d. Przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego, dymnego. Podpunkt 5. Do celów szkoleniowych broni, o której mowa w punktach od 1 do 4. Podpunkt 6. Do celów rekonstrukcji historycznych, broni alarmowej albo innej broni palnej konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepią, w tym samoczynnej. Podpunkt 7. Do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych, broni, o której mowa w punkcie od 1 do 6. Punkt 5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ustępie 1, nie może być wydane z zastrzeżeniem artykułu 29 ustęp 2 na broń szczególnie niebezpieczną w postaci. Podpunkt 1. Samoczynnej broni palnej zdolnej do rażenia celów na odległość. Podpunkt 2. Broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty. Podpunkt 3. Broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku z wyłączeniem pozwolenia na broń do celów łowieckich. Podpunkt 4. Broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu. Punkt 5a. Broń, o której mowa w ustępie 5 punkt 3, posiadana na podstawie pozwolenia na broń do celów łowieckich, może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Punkt 6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci. Podpunkt 1. Amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, oraz pocisków do takiej amunicji. Podpunkt 2. Amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi, zawierającymi rdzeń, wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu. Podpunkt 3. Amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym, wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej. Podpunkt 4.
Amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską. Punkt 7. Właściwy organ policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni. Punkt 8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu policji. Punkt 9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. Artykuł 10a. Punkt 1. Na wniosek osoby posiadającej broń palną, zgodnie z wymogami prawa polskiego lub podmiotów, o których mowa w artykule 29 ust. 1 punkt 4, 5 i 7, osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania broni, właściwy organ policji wydaje Europejską Kartę Broni Palnej. Punkt 2. Europejską Kartę Broni Palnej wydaje się na okres do 5 lat. Punkt 3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, ważność Europejskiej Karty Broni Palnej może być przedłużona na kolejny okres. Punkt 4. Europejska Karta Broni Palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni. Punkt 5. W Europejskiej Karcie Broni Palnej zamieszcza się informacje o: podpunkt 1. Tożsamości osoby, podpunkt A, posiadającej broń palną, w tym nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca stałego pobytu. Podpunkt B. Dopuszczonej do posiadania broni, w tym nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, nazwę, siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w artykule 29 ust. 1 punkt 4, 5 i 7. Podpunkt 2. Danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej. Podpunkt 3. Okresie ważności Europejskiej Karty Broni Palnej. Podpunkt 4. Celu lub warunkach pozwolenia, o których mowa w artykule 10 ust. 2 i 4. Podpunkt 5. Utracie lub zbyciu broni palnej. Podpunkt 6. Państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni palnej określone w Europejskiej Karcie Broni Palnej jest zakazane lub możliwe na podstawie pozwolenia. Podpunkt 7. Wpisach innych państw członkowskich Unii Europejskiej obejmujących w szczególności pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium. Podpunkt 8. Oświadczeniach, o których mowa w załączniku drugim dyrektywy Rady nr 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 roku w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Punkt 6. Europejska Karta Broni Palnej może zawierać także informacje o: podpunkt 1. Przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej, przewozie z zagranicy i wywozie z zagranicy broni palnej oraz zaświadczeniach i zgodach, o których mowa w artykule 34, artykule 37 ust. 1 i artykule 38, jak również wpisy właściwych władz innych państw Unii Europejskiej dotyczące zezwoleń na wwóz na terytorium tych państw lub przewóz przez ich terytorium broni palnej. Podpunkt 2. Warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przewozu z zagranicy i wywozu za granicę broni palnej. Punkt 7. Wpisów do Europejskiej Karty Broni Palnej dokonuje właściwy organ policji, a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Punkt 8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia: podpunkt 1. Uchylony. Podpunkt 2. Wzór Europejskiej Karty Broni Palnej spełniający wymogi, o których mowa w ustępie 5 i 6. Artykuł 10b. Punkt 1. Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach. Punkt 2. Dokument, o którym mowa w ustępie 1, wydaje po przeprowadzeniu egzaminu Polski Związek Sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł. Opłata stanowi dochód właściwego Polskiego Związku Sportowego. Punkt 3. Dokument, o którym mowa w ustępie 1, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Artykuł 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: podpunkt 1. Gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów. Podpunkt 2. Używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu. Podpunkt 3. Używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji. Podpunkt 4. Dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podpunkt 5. Dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych. Podpunkt 6. Posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych. Podpunkt 7.
posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA. Podpunkt 8. Posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego. Podpunkt 9. Posiadania broni pneumatycznej. Podpunkt 10. Posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni. Punkt 11. Posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm. Artykuł 12. Punkt 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało ono wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Punkt 2. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. Punkt 3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ustępie 2, pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Artykuł 12a. Punkt 1. Dopuszcza się nabywanie broni lub amunicji przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Punkt 2. Nabywając broń, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie lub amunicję do broni w sposób, o którym mowa w ustępie 1, przed wydaniem broni lub amunicji nabywca dostarcza zbywcy mającemu miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podpunkt 1. Zaświadczenie, o którym mowa w artykule 12 ust. 2, w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podpunkt 2. Uprzednią zgodę przewozową, w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji. Podpunkt 3. Upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument, jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października. W przypadku, gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego państwa niż określone w punkcie 1 i 2. Podpunkt 4. Upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni innej niż broń palna, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument, jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze, w przypadku, gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska, państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Punkt 3. W przypadku, o którym mowa w ustęp 2 punkt 2, zbywca wypełnia zgodę przewozową i przedkłada ją do poświadczenia organowi, o którym mowa w artykule 43 ustęp 6. Artykuł 13. Punkt 1. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, o której mowa w artykule 11 punkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11. Punkt 2. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych, dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych. Punkt 3. Rejestracji broni dokonują organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń, karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karty rejestracyjnej broni pneumatycznej, o których mowa w artykule 9 ustęp od 1 do 4. Punkt 4. Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni. Punkt 5. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz broni pneumatycznej potwierdza się w karcie rejestracyjnej broni, która jest wydawana posiadaczowi broni. Punkt 6. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych nie może nastąpić na rzecz osoby, która nie ma ukończonych 18 lat. Punkt 7. Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która podpunkt 1. nie ma ukończonych 18 lat. Podpunkt 2. nie przedstawi podpunkt a. orzeczeń, o których mowa w artykule 15 ustęp 3. Podpunkt b. informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającego, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu. Punkt 8. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ustęp 6 lub 7, właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych albo broni pneumatycznej. Punkt 9. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych albo broni pneumatycznej, policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych żandarmeria wojskowa, może za pokwitowaniem przyjąć tę broń do depozytu. Koszty związane z deponowaniem broni ponosi osoba zgłaszająca broń do rejestracji. Przepis artykułu 23 ustęp 3 stosuje się odpowiednio. Artykuł 14. Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji, albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji. Artykuł 15. Punkt 1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom.
Podpunkt pierwszy, nie mającym ukończonych 21 lat z zastrzeżeniem ustęp drugi. Podpunkt drugi, z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej. Podpunkt trzeci, wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego. Podpunkt czwarty, uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych. Podpunkt piąty, nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podpunkt szósty, stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Podpunkt a, skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Podpunkt b, skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Punkt drugi, na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, Stowarzyszenia Obronnego, pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich. Punkt trzeci, osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawiają właściwemu organowi policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne stwierdzające, że nie należą do osób wymienionych w ustępie pierwszym, punkt drugi do czwartego i potwierdzające, że mogą dysponować bronią wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Punkt czwarty. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w artykule 10 ust. 2 punkt 1 i 3 obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustępie 3, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego, że należy ona do osób wymienionych w ust. 1 punkt 2 do 4 i że nie może dysponować bronią, lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym właściwy organ policji. Punkt 4a. Przepisów ustęp 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w artykule 29 ustęp 1 punkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w artykule 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, ubiegających się lub posiadających dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawiają orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Punkt 5. W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób wymienionych w ustęp 1 punkt 2 do 4, właściwy organ policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ policji. Punkt 6. Przepisy ustęp 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową. Punkt 7. Uchylony. Punkt 8. Koszty związane z wydaniem orzeczeń, o których mowa w ustępie 3-5, ponosi osoba poddana badaniu. Punkt 9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, o których mowa w ustęp 1 punkt 2 do 4, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń, rejestracji broni, biorąc pod uwagę uniemożliwienie wydania pozwolenia na broń lub karty rejestracji broni pneumatycznej osobom nie dającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią. Artykuł 15a. Punkt 1. Osoby, o których mowa w artykule 15 ust. 3, 4 i 5, zwane dalej osobami ubiegającymi się, są obowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. Punkt 2. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje osobę ubiegającą się na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne, na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze. Punkt 3. Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby. Punkt 4. Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający to badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby ubiegającej się. Artykuł 15b. Punkt 1. Badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada. Podpunkt 1. Co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie. Podpunkt 2. Specjalizacje w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej.
Podpunkt trzeci. Dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzenia badań lekarskich osób ubiegających się. Podpunkt czwarty. Wpis do rejestru lekarzy upoważnionych, zwany lekarzem upoważnionym. Punkt drugi. Komendant wojewódzki policji prowadzi i aktualizuje rejestr lekarzy upoważnionych, który zawiera. Podpunkt pierwszy. Imię lub imiona, nazwisko lekarza upoważnionego. Podpunkt drugi. Datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu. Podpunkt trzeci. Numer prawa wykonywania zawodu. Podpunkt czwarty. Adres miejsca wykonywania badań lekarskich, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu oraz wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru. Punkt trzeci. Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ustęp 1, punkt 3, lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się. Artykuł 15c, punkt 1. Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, który posiada. Podpunkt 1. Dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 roku lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 roku. Podpunkt 2. Co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim 5-leciu był zatrudniony na stanowisku psychologa. Podpunkt trzeci. Dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzenia badań psychologicznych osób ubiegających się. Podpunkt czwarty. Wpis do rejestru psychologów upoważnionych, zwany dalej psychologiem upoważnionym. Punkt drugi. Komendant wojewódzki policji prowadzi i aktualizuje rejestr psychologów upoważnionych zawierający. Podpunkt pierwszy. Imię lub imiona oraz nazwisko psychologa upoważnionego. Podpunkt drugi. Datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu. Podpunkt trzeci. Adres miejsca wykonywania badań psychologicznych, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu oraz wystawia zaświadczenia o wpisie do rejestru. Punkt trzeci. Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ustęp 1, punkt trzeci, psycholog uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych osobom ubiegającym się. Programy szkoleń zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych. Artykuł 15d. Punkt pierwszy. Lekarz upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich w przypadku. Podpunkt pierwszy. Zawieszenia prawa do wykonywania zawodu. Podpunkt drugi. Ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych. Podpunkt trzeci. Utraty prawa wykonywania zawodu. Określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Punkt drugi. Psycholog upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych w przypadku. Podpunkt pierwszy. Zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu. Podpunkt drugi. Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. Punkt trzeci. Utrata uprawnień, o których mowa w ustępie 1 i 2, stanowi podstawę do skreślenia lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego z rejestru lekarzy upoważnionych albo rejestru psychologów upoważnionych. Artykuł 15e. Punkt 1. Badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby ubiegającej się. Punkt 2. Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za badanie psychologiczne wynoszą odpowiednio 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzone badanie ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 15f. Punkt 1. Lekarz upoważniony wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie wyników badań, o których mowa w artykule 15a, ustęp 2. Punkt 2. Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba ubiegająca się. W przypadku orzeczenia stwierdzającego, że osoba ubiegająca się należy do osób wymienionych w artykule 15 ust. 1 punkt 2-4 i nie może dysponować bronią, kopię tego orzeczenia dołącza się do zawiadomienia, o którym mowa w artykule 15 ust. 4 zdanie 2. Punkt 3. Lekarz upoważniony prowadzi dokumentację badań, o których mowa w artykule 15a ust. 2 w formie karty badania lekarskiego. Punkt 4. Wyniki badań specjalistycznych i pomocniczych oraz kopia orzeczenia lekarskiego stanowią załączniki do karty badania lekarskiego. Artykuł 15g. Punkt 1. Psycholog upoważniony wydaje orzeczenia psychologiczne na podstawie wyników badań, o których mowa w artykule 15a, ustęp 3 lub 4. Punkt 2. Oryginał orzeczenia psychologicznego otrzymuje osoba ubiegająca się. W przypadku orzeczenia stwierdzającego, że osoba ubiegająca się należy do osób wymienionych w artykule 15 ust. 1 punkt 2-4 i nie może dysponować bronią, kopię tego orzeczenia dołącza się do zawiadomienia, o którym mowa w artykule 15 ust. 4 zdanie 2. Punkt trzeci. Dokumentacja badań psychologicznych stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez psychologa upoważnionego w zakresie określonym w artykule 15a ust. 3 lub 4. Kopia orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik do dokumentacji. Artykuł 15h. Punkt pierwszy. Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie. Punkt drugi. Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Punkt trzeci. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są
Podpunkt pierwszy. Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku, gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w województwowym ośrodku medycyny pracy, instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy. Podpunkt drugi. Jednostki służby medycyny pracy, podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Podpunkt trzeci. Podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez ministra obrony narodowej. Punkt czwarty. Lekarz lub psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje wraz z dokumentacją badań do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. Punkt piąty. Badania w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Punkt szósty. Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego ponosi odwołujący się. Punkt siódmy. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania się jest ostateczne. Artykuł 15i. Punkt pierwszy. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. Punkt drugi. Kontrolę przeprowadzają odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego wojewody, zwani dalej osobami upoważnionymi. Punkt trzeci. Upoważnienie zawiera. Podpunkt pierwszy. Daty wydania upoważnienia. Podpunkt drugi. Numer upoważnienia. Podpunkt trzeci. Imię, nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Podpunkt czwarty. Powołanie podstawy prawnej kontroli. Podpunkt piąty. Nazwę i adres podmiotu kontrolowanego. Podpunkt szósty. Zakres kontroli. Podpunkt siódmy. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli. Punkt czwarty. Osoby upoważnione przy wykonywaniu czynności kontrolnych za okazaniem upoważnienia mają prawo. Podpunkt pierwszy. Wstępu do pomieszczeń, w których są wykonywane badania. Podpunkt drugi. Żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentacji odpowiednio od lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego wykonującego badania albo od kierownika podmiotu wykonującego badania. Podpunkt trzeci. Udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem badań. Podpunkt czwarty. Wglądu do dokumentacji medycznej. Podpunkt piąty. Zabezpieczenia dowodów. Punkt piąty. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności są przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym, również kierowni tego podmiotu, są obowiązani do: podpunkt pierwszy. Niezwłocznego przedstawienia na żądanie osoby upoważnionej wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień. Podpunkt drugi. Zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania w miarę możliwości oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem. Podpunkt trzeci. Sporządzenia na żądanie osoby upoważnionej niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. Artykuł 15j. Punkt pierwszy. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera: podpunkt pierwszy. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę oraz adres siedziby. Podpunkt drugi. Adres miejsca wykonywania badań. Podpunkt trzeci. Datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych. Podpunkt czwarty. Imiona i nazwiska osób upoważnionych. Podpunkt piąty. Opis stanu faktycznego. Podpunkt szósty. Stwierdzone nieprawidłowości. Podpunkt siódmy. Wnioski osób upoważnionych. Podpunkt ósmy. Datę i miejsce sporządzenia protokołu. Podpunkt dziewiąty. Informacje o braku zastrzeżeń lub informacje o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy. Punkt drugi. Protokół podpisują osoby upoważnione oraz odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym, również kierownik tego podmiotu. Punkt trzeci. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym, również kierownik tego podmiotu, zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Punkt czwarty. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ustępie trzecim, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby upoważnione. Punkt piąty. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się odpowiednio lekarzowi upoważnionemu albo psychologowi upoważnionemu, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym, kierownikowi tego podmiotu. Punkt szósty. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym, również kierownik tego podmiotu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Punkt siódmy. Na podstawie ustaleń kontroli wojewoda może przedstawić odpowiednio lekarzowi upoważnionemu lub psychologowi upoważnionemu, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym, również kierownikowi tego podmiotu, w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Punkt ósmy. W przypadku nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ustępie siódmym, wojewoda składa wniosek do właściwego komendanta wojewódzkiego policji prowadzącego rejestr o wykreślenie z rejestru lekarzy upoważnionych lub z rejestru psychologów upoważnionych odpowiednio lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego, których czynności były przedmiotem kontroli. Artykuł 15k.
w sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi, o których mowa w artykule 15a ustęp 3 i 4, stosuje się przepisy wydane na podstawie artykułu 11 ustęp 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy. Artykuł 15l. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia. Punkt 1. Zakres i formy prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w artykule 15b ustęp 1 punkt 3 i artykuł 15c ustęp 1 punkt 3. Punkt 2. Jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w punkcie 1. Punkt 3. Sposób oceny stanu narządu wzroku. Punkt 4. Wzory. Podpunkt a. Orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w artykule 15f ustęp 1 i artykule 15h ustęp 7. Podpunkt b. Karty badania lekarskiego, o której mowa w artykule 15f ustęp 3. Podpunkt c. Orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w artykule 15g ustęp 1 i artykule 15h ustęp 7. Podpunkt d. Zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczeniu o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych. Podpunkt e. Uchylony. Mając na względzie właściwe przygotowanie lekarzy upoważnionych i psychologów upoważnionych, sprawny obieg dokumentacji oraz jednolitość stosowania wzorów. Artykuł 16 ustęp 1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Ustęp 2. Od egzaminu, o którym mowa w ustępie 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego w zakresie broni sportowej, jeżeli taki egzamin zdali na podstawie odrębnych przepisów. Ustęp 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia tryb przeprowadzania i zakres przedmiotowy egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej oraz stawki odpłatności za egzamin. Egzamin powinien składać się z części teoretycznej dotyczącej znajomości przepisów w zakresie zgodnego z prawem posiadania i używania danej broni oraz z części praktycznej dotyczącej umiejętności posługiwania się tą bronią, a stawki odpłatności za egzamin powinny być zróżnicowane w zależności od celu, w jakim ma być wydane pozwolenie na broń. Artykuł 17 ustęp 1. Właściwy organ policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła. Punkt 1. Warunki określone w pozwoleniu na broń, o których mowa w artykule 10 ustęp 7. Punkt 2. Obowiązek rejestracji broni, o którym mowa w artykule 13 ustęp 1. Punkt 3. Obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w artykule 25. Punkt 4. Obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w artykule 26. Punkt 5. Zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia, o których mowa w artykule 32. Ustęp 2. Właściwy organ policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto pozwolenie na broń na podstawie artykułu 18 ustęp 1 punkt 4. Ustęp 3. Właściwy organ policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu, o którym mowa w artykule 16 ustęp 1. Ustęp 4. Właściwy organ policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie przedstawiła orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w artykule 15 ustęp 3. Artykuł 18. Ustęp 1. Właściwy organ policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano, punkt 1, nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w artykule 10 ustęp 7. Punkt 2. Należy do osób, o których mowa w artykule 15 ustęp 1 punkt 2-6. Punkt 3. Naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w artykule 25. Punkt 4. Przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego. Ustęp 2. Przepisy ustęp 1 punkt 2-4 stosuje się odpowiednio do osób dopuszczonych do posiadania broni, o których mowa w artykule 30 ustęp 1. Ustęp 3. Osobom posiadającym zarejestrowaną broń pneumatyczną w przypadkach, o których mowa w ustęp 1 punkt 2-4 unieważnia się kartę rejestracyjną broni. Ustęp 4. Właściwy organ policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania. Ustęp 5. Właściwy organ policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie. Punkt 1. Obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w artykule 13 ustęp 1. Punkt 2. Obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w artykule 15 ustęp 3-5.
Punkt trzeci. Obowiązku zawiadomienia właściwego organu policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w artykule 26. Punkt czwarty. Zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa w artykule 32. Punkt piąty. Wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa w artykule 38. Punkt szósty. Zasady, o której mowa w artykule 45. Punkt siódmy. Zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej. Ustęp 6. Przepisy ustęp 5, punkt 2 do 3 i 6 stosuje się odpowiednio do osób posiadających dopuszczenie do posiadania broni. Ustęp 7. Osobom posiadającym zarejestrowaną broń pneumatyczną w przypadkach, o których mowa w ustęp 5, punkt 2 do 6, można unieważnić kartę rejestracyjną broni. Ustęp 8. Osoba, której cofnięto pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni, jest zobowiązana w terminie do 7 dni od daty otrzymania ostatecznej decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni lub unieważnienia karty, zwrócić dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni i amunicji do właściwego organu policji. Artykuł 19. Ustęp 1. Osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami ustawy, policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych żandarmeria wojskowa, może za pokwitowaniem odebrać broń i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni w przypadku ujawnienia. Punkt pierwszy. Okoliczności, o których mowa w artykule 18, ustęp 1, punkt 1 do 2 i 4 oraz ustęp 5 w zakresie broni palnej. Punkt drugi. Okoliczności, o których mowa w artykule 18, ustęp 1, punkt 2 i 4 oraz ustęp 5, punkt 2 do 6 w zakresie zarejestrowanej broni pneumatycznej, a zwłoka zagrażałaby bezpieczeństwu publicznemu. Ustęp 1a. Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych żandarmeria wojskowa, może za pokwitowaniem odebrać broń i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami, przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa określone w artykule 15 ustęp 1 punkt 6 do czasu prawomocnego zakończenia się tego postępowania na okres nie dłuższy niż 3 lata. Ustęp 2. Broń oraz dokumenty, o których mowa w ustęp 1 oraz 1a, niezwłocznie przekazuje się do dyspozycji właściwemu organowi policji albo żandarmerii wojskowej. Ustęp 3. Uprawnienia i obowiązki, o których mowa w ustęp 1, 1a oraz 2, realizuje także Straż Graniczna na obszarze przejścia granicznego i w strefie nadgranicznej. Artykuł 20. Cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Artykuł 21. Ustęp 1. Dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni. Ustęp 2. Zbywający broń i amunicję do tej broni zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ policji. Artykuł 22. Ustęp 1. Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadanej broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie złożyć broń i amunicję do tej broni. Ustęp 1a. Za wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustęp 1, uważa się także pozbawienie broni palnej cech użytkowych. Ustęp 2. Zbycie broni, o którym mowa w ustęp 1, może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią lub w sposób, o którym mowa w artykule 21. Ustęp 3. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu policji. Ustęp 4. Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do zbycia w trybie, o którym mowa w ustępie 2. Artykuł 23. Ustęp 1. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi. Punkt pierwszy. Policja lub żandarmeria wojskowa w przypadku przejęcia jej do depozytu w trybie określonym w artykule 19 ustęp 1, 1a oraz ustęp 3 lub artykule 36 ustęp 3 oraz przekazania do depozytu przez znalazcę. Punkt drugi. Osoba, która utraciła prawo do jej posiadania, deponująca ją w trybie określonym w artykule 22 ustęp 3. Punkt trzeci. Osoba deponująca, która weszła w jej posiadanie po osobie zmarłej. Punkt czwarty. Osoba deponująca ją w trybie, o którym mowa w artykule 41 ustęp 2, artykule 42 ustęp 5, artykule 43 ustęp 5 oraz w artykule 54. Ustęp drugi. Osoba składająca do depozytu broń, amunicję, z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji, w zakresie tej broni może... Punkt pierwszy. Wyrazić zgodę na jej zniszczenie do protokołu przyjęcia broni oraz amunicji. Punkt drugi. Złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji. Punkt trzeci. Złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa. Ustęp trzeci. W przypadku, o którym mowa w ustęp drugi, opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji są pobierane po upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu. Artykuł 24. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem obrony narodowej oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie policji, żandarmerii wojskowej lub organu celnego, o którym mowa w artykule 37 ustęp 3 oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie z uwzględnieniem zapewnienia protokolarnego przejęcia broni i amunicji do depozytu, prowadzenia ich ewidencji oraz utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym, a także sposobu i trybu postępowania policji i żandarmerii wojskowej lub organu celnego ze zdeponowaną broń
bronią i amunicją, w tym nie nadającą się do dalszego użytku. W przypadku wyrażenia zgody lub wniosku o ich zniszczenie lub przeniesienia własności broni lub amunicji na rzecz Skarbu Państwa przez osobę deponującą. Artykuł 25. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym policję albo żandarmerię wojskową. Artykuł 26. Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie w terminie 14 dni od daty zmiany miejsca stałego pobytu organ policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu. Artykuł 27. Ustęp 1. Właściwe organy policji, a w stosunku do żołnierzy zawodowych właściwe organy wojskowe, są uprawnione do kontroli wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy przez osoby oraz podmioty, o których mowa w artykule 29 ustęp 1. Ustęp 2. Komendant główny policji z zastrzeżeniem ustępu 3 prowadzi rejestr zawiadający. Punkt 1. Dane osobowe osób, podpunkt A, posiadających pozwolenie na broń, podpunkt B, dopuszczonych do posiadania broni, posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, podpunkt C, ubiegających się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni. Podpunkt D, posiadających kartę rejestracyjną broni. Podpunkt 2, dane dotyczące podmiotów, o których mowa w artykule 29 ustęp 1. Podpunkt 3, urzędowe informacje i opinie o tych osobach i podmiotach sporządzone w związku ze sprawami pozwoleń na broń. Podpunkt 4, określenie liczby posiadanych przez te osoby lub podmioty egzemplarzy broni oraz jej rodzaju i cech identyfikacyjnych. Ustęp 2a. Dane osobowe, o których mowa w ustęp 2 punkt 1 obejmują podpunkt 1. Imię i nazwisko. Podpunkt 2. Imię ojca i imię matki. Podpunkt 3. Miejsce i datę urodzenia. Podpunkt 4. Adres stałego pobytu. Podpunkt 5. Numer ewidencyjny PESEL. Ustęp 3. Dane osobowe żołnierzy zawodowych posiadających pozwolenie na broń, urzędowe informacje i opinie o tych osobach sporządzone w związku ze sprawami pozwoleń na broń oraz liczba posiadanych przez tę osobę egzemplarzy broni, rodzaj i cechy identyfikacyjne tej broni podlegają wpisowi do rejestru prowadzącego przez komendanta głównego żandarmerii wojskowej. Ustęp 4. Komendant główny żandarmerii wojskowej przekazuje raz w roku w terminie do 1 marca komendantowi głównemu policji informacje o liczbie pozwoleń na broń wydanych w roku poprzednim wraz z informacją o liczbie egzemplarzy i rodzajach broni, na które pozwolenia te zostały wydane. Ustęp 5. Polski Związek Łowiecki i Zarządy Stowarzyszeń Strzeleckich są obowiązane do corocznego składania właściwym organom policji aktualnych wykazów członków uprawiających łowiectwo lub strzelectwo z użyciem własnej broni oraz do powiadomienia tych organów o wykluczeniu wymienionych członków tych organizacji w terminie 30 dni od daty wykluczenia. Ustęp 6. Wykaz, o którym mowa w ustęp 5, obejmuje imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL oraz adres miejsca stałego pobytu. Ustęp 7. Przepisy ustęp 2a. Punkt 5 i ustęp 6 w zakresie odnoszącym się do numeru PESEL nie dotyczą obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którym nie został on nadany. Artykuł 28. Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych. Artykuł 29. Ustęp 1. Świadectwo broni może być wydane. Punkt 1. Przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony. Punkt 2. Przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji. Punkt 3. Podmiotom prowadzącym strzelnice. Punkt 4. Szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursu kształcącym w zawodzie pracownika ochrony. Punkt 5. Podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych. Punkt 6. Urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu i zdrowiu. Punkt 7. Podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych. Punkt 8. Zarządcom lub dzierżawcom obwodów łowieckich w celu wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ustęp 2. Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną, o której mowa w... Punkt 1. Artykule 10 ustęp 5 punkt 1 może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w ustęp 1 punkt 1 i 2 oraz organizatorom kursów kształcącym w zawodzie pracownika ochrony. Punkt 2. Artykuł 10 ustęp 5 punkt 3 może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w ustęp 1 punkt 8 w celu wykonania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Ustęp trzeci. Podmioty, o których mowa w ustęp pierwszy, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych w artykule 12 ustęp 2 i artykule 14 albo wynajmować broń od policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 30 ustęp 1. Osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów, o których mowa w artykule 29 ustęp 1 przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w artykule 15 ustęp 1 do 5 i artykule 16 ustęp 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty. Ustęp 1a. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ustępie pierwszym, nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego nadaną przez Polski Związek Sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów, ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych. Ustęp 1b. Osoby, o których mowa w ustępie 1a, są zwolnione z egzaminu w zakresie broni sportowej określonego w artykule 16 ustęp 1, jeżeli zdały taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. Ustęp 1c. Bronią podmiotów, o których mowa w artykule 29 ustęp 1 punkt 8, mogą posługiwać się wyłącznie osoby posiadające pozwolenie na broń do celów łowieckich oraz uprawnienia do wykonywania polowania. Osób tych nie dotyczy wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ustępie 1, jeżeli są członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Ustęp 2. Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy organ policji. Ustęp 3. Uchylony. Ustęp 4. Legalność posiadania broni przez osoby, o których mowa w ustępie 1, potwierdza się w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni. Artykuł 31. Ustęp 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia wzory legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. Legitymacje i zaświadczenia powinny zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby oraz rodzaju broni. Ustęp 2. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą w drodze rozporządzenia organy wojskowe właściwe do wydawania pozwoleń na broń podległym i żołnierzom zawodowym i kontroli wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy przez osoby, które uzyskały pozwolenie na broń oraz do prowadzenia rejestru, o którym mowa w artykule 27 ustęp 3. Artykuł 32 ustęp 1. Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Ustęp 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem obrony narodowej oraz ministrem właściwym do spraw kultury określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w artykule 29 ustęp 1 punkt 1 i 2 z uwzględnieniem zabezpieczeń umożliwiających dostęp do broni i amunicji osobom trzecim. Artykuł 33 ustęp 1. Jeżeli interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny tego wymagają, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wprowadzić w drodze rozporządzenia na obszarze całego państwa lub na określonych obszarach na czas określony w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektórych jej rodzajów zakaz jej noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym. Ustęp 2. Zakaz, o którym mowa w ustępie 1, dotyczy wszystkich osób posiadających broń zgodnie z przepisami niniejszej ustawy z wyłączeniem osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego podmiotom, o których mowa w artykule 29 ustęp 1 punkt 1, 2 i 6 oraz wyłączeniem osób, o których mowa w artykule 39 ustęp 1 i w artykule 40. Rozdział 3. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców. Artykuł 34. Ustęp 1. Przewóz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Ustęp 2. Przepisu ustęp 1 nie stosuje się do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy posiadają europejską kartę broni palnej. Artykuł 35. Ustęp 1. Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego z zastrzeżeniem ustępu 2 jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa pod warunkiem, że broń i amunicja są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Ustęp 2. Przewożenie broni i amunicji w kabinach pasażerskich statków powietrznych przez osoby inne niż specjalnie do tego upoważnione na podstawie odrębnych przepisów jest zakazane. Ustęp 3. Minister właściwy do spraw transportu, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady i warunki przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Artykuł 36. Ustęp 1. Dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi. Ustęp 2. Przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem innych podmiotów niż określone w ustęp 1 jest zakazane. Ustęp 3. Organy celne, a także przewożące przesyłki podmioty inne niż określone w ustępie 1, w razie stwierdzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w ustępie 2, zatrzymują przesyłkę, powiadamiając o tym najbliższy organ policji, który niezwłocznie, protokolarnie przyjmuje broń lub amunicję do depozytu.
Ustęp 4. Operator świadczący usługi pocztowe, któremu zlecono przesyłanie broni palnej lub amunicji. Punkt 1. Z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2. Z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Punkt 3. Przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transakcji realizowanej na obszarze Unii Europejskiej jest obowiązany posiadać zgodę przewozową oraz kopię uprzedniej zgody przewozowej. Ustęp 5. W przypadkach innych niż określone w ustępie 4. operator świadczący usługi pocztowe, któremu zlecono przesyłanie broni lub amunicji, jest obowiązany posiadać kopię dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni lub amunicji przez zbywcę i nabywcę, o ile dokumenty takie są wymagane. Ustęp 6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb i warunki przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe z uwzględnieniem. Punkt 1. Zapewnienia możliwości zlokalizowania przesyłanej broni lub amunicji przez organ policji. Punkt 2. Poddania tej broni odprawie celnej. Artykuł 37. Ustęp 1. Przywóz broni i amunicji z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Ustęp 2. Osoby, o których mowa w ustępie 1, przekraczając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezwłocznie przekazuje informacje zawarte w zgłoszeniu właściwemu organowi policji. Ustęp 3. Jeżeli osoby, o których mowa w ustępie 1, nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także w terminie 14 dni od daty przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystąpić do właściwego organu policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń. Ustęp 4. Koszty związane ze zdeponowaniem broni i amunicji w trybie, o którym mowa w ustępie 3, ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu. Ustęp 5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia wzór zgłoszenia oraz tryb przekazywania informacji, o których mowa w ustępie 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację osoby przewożącej broń i amunicję, a także jednoznaczną identyfikację tej broni i amunicji. Artykuł 37a. Ustęp 1. Osobom deklarującym zakup broni palnej lub amunicji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej właściwy terytorialnie komendant wojewódzki policji na ich wniosek poświadcza uprzednią zgodę przewozową. Ustęp 2. Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawierać w szczególności: punkt 1. Wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji. Punkt 2. Nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji. Punkt 3. Siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji. Punkt 4. Adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona. Punkt 5. Dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację broni palnej lub amunicji. Punkt 6. Liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji. Ustęp 3. Organ, o którym mowa w ustępie 1, poświadcza uprzednią zgodę przewozową w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty jej wpływu do tego organu. Ustęp 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia wzór uprzedniej zgody przewozowej z uwzględnieniem danych, o których mowa w ustępie 2, w taki sposób, aby zawierała ona elementy umożliwiające jednoznaczną identyfikację broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisów poświadczających legalność transakcji. Artykuł 38. Ustęp 1. Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu policji. Ustęp 2. Przepisu ustęp 1 nie stosuje się w przypadku wydania europejskiej karty broni palnej uprawniającej do wywozu broni na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Artykuł 39. Ustęp 1. Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach. Punkt 1. Ochrony osobistej. Punkt 2. Łowieckich. Punkt 3. Sportowych. Punkt 4. Kolekcjonerskich. Punkt 5. Pamiątkowych. Ustęp 2. Cudzoziemcom, o których mowa w ustępie 1, właściwy organ policji wydaje terminowe pozwolenie na broń na okres pełnienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych i urzędach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta Służby Ochrony Państwa. Ustęp 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych określą w drodze rozporządzenia tryb i warunki wydawania pozwoleń na broń cudzoziemcom, o których mowa w ustępie 1, z uwzględnieniem wymogu przedstawienia dokumentu o charakterze pozwolenia na broń wydanego cudzoziemcowi przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem. Artykuł 40. Cudzoziemcy nie wymienieni w artykule 39 ustęp 1 mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawiciel z organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem przepisu artykułu 39 ustęp 2 i przepisów wydanych na podstawie artykułu 39 ustęp 3. Artykuł 41. Ustęp 1.
Przywóz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywóz z zagranicy przez cudzoziemców, o których mowa w artykule 39 ust. 1 i artykule 40, wymagają uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji. Ustęp 2. Jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia, o którym mowa w ustępie 1, broń i amunicja podlegają niezwłocznemu złożeniu do depozytu organu policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Ustęp 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ policji może wydać cudzoziemcowi zaświadczenie zastępujące pozwolenie na broń oraz uprawniające do wywozu broni i amunicji, określając termin ważności tego zaświadczenia nie dłuższy niż 14 dni. Ustęp 3a. Zaświadczenia, o których mowa w ustępie 1 i 3, wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta Służby Ochrony Państwa. Ustęp 4. Jeżeli cudzoziemcy, o których mowa w artykule 39 ust. 1 i artykule 40 nie spełniają warunków określonych w ustępie 1 i 2, broń i amunicja podlegają zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemców. Artykuł 42. Ustęp 1. Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom łowieckim, a także amunicję do niej w liczbie nie przekraczającej łącznie 100 sztuk, o ile broń i amunicja mają służyć do polowań organizowanych na podstawie odrębnych przepisów. Ustęp 2. Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także w przygotowaniach do takich imprez, mogą przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom sportowym lub rekonstrukcji historycznej oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych lub rekonstrukcji historycznych. Ustęp 2a. Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić broń sygnałową, jeżeli stanowi ona stałe wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych. Ustęp 2b. Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców przekazuje co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej komendantowi wojewódzkiemu policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemną informację o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej oraz przybliżonej liczbie uczestników. Ustęp 2c. Cudzoziemiec, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, może posiadać broń odpowiadającą celom łowieckim lub sportowym, a także amunicję do niej na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej, wydanej przez właściwe władze tych państw, jeżeli broń ta jest wpisana do Europejskiej Karty Broni Palnej i jej posiadanie nie jest zabronione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustęp 2d. Cudzoziemiec, o którym mowa w ustępie 2c, w terminie 14 dni od chwili wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o przywozie broni palnej na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej, właściwego ze względu na miejsce pobytu komendanta wojewódzkiego policji. Ustęp 3. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców, o których mowa w ustępie 1 i 2 oraz 2a, odbywa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, które zastępuje pozwolenie na broń na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji. Ustęp 3a. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców, o których mowa w ustępie 1 i 2, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może nastąpić także bez zachowania warunku określonego w ustępie 3 na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej, wydanej przez właściwe władze tych państw, jeżeli broń ta wpisana jest do Europejskiej Karty Broni Palnej i cudzoziemiec jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią. Ustęp 3b. Przywóz i wywóz broni palnej odpowiadający innym celom niż te, o których mowa w ustępie 1 i 2 lub amunicji przez cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej może nastąpić na podstawie wpisu w Europejskiej Karcie Broni Palnej dokonanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Wpis w Europejskiej Karcie Broni Palnej zastępuje zaświadczenie, o którym mowa w ustępie 3. Ustęp 4. Zaświadczenie, o którym mowa w ustępie 3, uprawnia cudzoziemców do nabycia amunicji do broni określonej w tym zaświadczeniu. Ustęp 4a. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3a, Europejska Karta Broni Palnej uprawnia jej posiadacza do nabycia lub wywozu amunicji do broni określonej w tej karcie. Ustęp 5. Jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia, o którym mowa w ustępie 3, broń i amunicja podlega niezwłocznemu złożeniu do depozytu organu policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Ustęp 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ policji może wydać cudzoziemcowi zaświadczenie zastępujące pozwolenie na broń oraz uprawniające do wywozu broni i amunicji, określając termin ważności tego zaświadczenia nie dłuższy niż 30 dni. Przepis z ustępu 4 stosuje się odpowiednio. Ustęp 7. Jeżeli cudzoziemcy, o których mowa w ustępie 1 i 2, nie spełniają warunków określonych w ustępie 1 do 3 i 5, broń i amunicja podlega zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemców. Ustęp 8. Przepisy ustęp 1 do 7 stosuje się odpowiednio do obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą.
Artykuł 43, ustęp 1. Cudzoziemcy, nie będący obywatelami Unii Europejskiej lub nie wymienieni w artykule 39, ustęp 1, mogą nabywać i wywozić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broń i amunicję, które zgodnie z przepisami ustawy mogą posiadać osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na broń, jeżeli otrzymali. Punkt 1. Zaświadczenie uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji. Punkt 2. Zgodę na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji, wydane na ich wniosek przez komendanta wojewódzkiego policji właściwego ze względu na miejsce nabycia broni lub amunicji. Ustęp 2. We wniosku, o którym mowa w ustępie 1, zamieszcza się. Punkt 1. Imię i nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz rodzaj i numer jego dokumentu tożsamości. Punkt 2. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę, siedzibę i adres zbywcy broni lub amunicji. Punkt 3. Adres, pod który broń lub amunicja ma być dostarczona. Punkt 4. Informacje umożliwiające identyfikację broni, w szczególności rodzaj i typ broni, jej markę, kaliber i numer fabryczny. Punkt 5. Wskazanie sposobu wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabytej broni lub amunicji oraz wskazanie państw, przez których terytorium broń lub amunicja będą przewożone. Punkt 6. Planowaną datę zakupu i wywozu broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przybycia z bronią do miejsca przeznaczenia za granicą. Ustęp 3. Do wniosku, o którym mowa w ustępie 1, cudzoziemiec, o którym mowa w ustępie 1, dołącza upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Ustęp 4. Zgoda na wywóz broni lub amunicji, o której mowa w ustępie 1, punkt 2, jest ważna przez 2 dni od chwili ich nabycia. Ustęp 5. W przypadku niedotrzymania terminu, o których mowa w ustępie 4, broń lub amunicję składa się niezwłocznie do depozytu najbliższego komendanta wojewódzkiego policji, który na podstawie dotychczasowej zgody na wywóz broni lub amunicji, o której mowa w ustępie 1, punkt 2, wydaje kolejną zgodę na wywóz broni lub amunicji z terminem ważności 2 dni. Ustęp 6. Cudzoziemcy, będący obywatelami innymi niż Rzeczypospolita Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą nabywać i wywozić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broń lub amunicję na podstawie zgody przewozowej, poświadczonej przez właściwego ze względu na miejsce nabycia broni lub amunicji komendanta wojewódzkiego policji. Ustęp 7. Zgoda przewozowa powinna zawierać w szczególności. Punkt 1. Wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji. Punkt 2. Nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji. Punkt 3. Siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji. Punkt 4. Adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona. Punkt 5. Dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację broni palnej lub amunicji. Punkt 6. Liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji. Punkt 7. Sposób przewozu broni palnej lub amunicji. Punkt 8. Datę rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia przewozu broni palnej lub amunicji. Punkt 9. Wskazanie uprzedniej zgody przewozowej wydanej przez właściwe władze państwa docelowego transakcji. Ustęp 8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia wzór zgody przewozowej uwzględniający w szczególności elementy umożliwiające jednoznaczną identyfikację broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisów poświadczających legalność transakcji. Ustęp 9. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków określonych w ustawie, broń lub amunicja podlega zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez cudzoziemca. Ustęp 10. Właściwy organ celny niezwłocznie zawiadamia komendanta wojewódzkiego policji, o którym mowa w ustępie 1, o fakcie wywozu do państwa trzeciego, innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, przez cudzoziemca, o którym mowa w ustępie 1, broń lub amunicji nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustęp 11. Komendant wojewódzki policji niezwłocznie zawiadamia komendanta głównego policji o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca, o którym mowa w ustępie 1 oraz przekazuje kopię dokumentów, o których mowa w ustępie od 1 do 3. Ustęp 12. Komendant główny policji niezwłocznie zawiadamia władze państwa, które wydały cudzoziemcowi upoważnienie, o którym mowa w ustępie 3 oraz państwa, przez których terytorium będzie odbywać się przewóz broni lub amunicji, a w przypadku, gdy takie władze nie zostały wskazane, konsulów tych państw o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca i zamiarze jej wywozu. Ustęp 13. Komendant główny policji prowadzi rejestr, który może być prowadzony łącznie z rejestrem, o którym mowa w artykule 27 ustęp 2 zawierający. Punkt 1. Dane osobowe cudzoziemców, o których mowa w artykule 39 ustęp 1 oraz artykule 40, artykule 42 ustęp 1 i 2, artykule 43 ustęp 1 i 6 obejmujące. Podpunkt A. Nazwisko i imię. Podpunkt B. Miejsce i data urodzenia. Podpunkt C. Adres stałego miejsca pobytu. Podpunkt D. Obywatelstwo. Punkt 2. Informacje urzędowe o terminowych pozwoleniach na broń, zaświadczeniach, zatrzymaniu broni lub amunicji i złożeniu jej do depozytu oraz inne informacje o przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granicę broni palnej lub amunicji przez cudzoziemców wraz z danymi wymienionymi w ustępie 1. Punkt 3. Rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Ustęp 14.
Przepisy ustęp 1 oraz 9-13 stosuje się odpowiednio do obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Ustęp 15. Komendant główny policji przekazuje właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacje o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca nie później niż w chwili przywozu broni lub amunicji przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Ustęp 16. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia tryb przekazywania przez komendanta głównego policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium, uwzględniając możliwość uzgadniania przez komendanta głównego policji z właściwymi władzami innych państw warunków organizacyjnych i technicznych przekazywania takich informacji. Artykuł 43a. Ustęp 1. Komendant wojewódzki policji odmawia poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej i zgody przewozowej, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające cofnięcie pozwolenia na broń. Ustęp 2. Organem odwoławczym od decyzji komendanta wojewódzkiego policji jest komendant główny policji. Ustęp 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do przemieszczania broni między obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio przepisy działu 3, rozdziału 3, oddziału 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Artykuł 44. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi w drodze rozporządzenia wzory dokumentów, o których mowa w artykule 34, artykule 37 ustęp 1, artykule 41 ustęp 1 i 3, artykule 42 ustęp 3 i 6 oraz artykule 43 ustęp 1. Zaświadczenia i zgoda powinny zawierać opis przywożonej, przewożonej lub wywożonej broni i amunicji, umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, a także dane, które wraz z dokumentem paszportowym lub innym dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwa pozwolą na ustalenie tożsamości ich posiadacza. Artykuł 44a. Zasady przemieszczania amunicji przez granice wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw towarzyszonych przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorcę zagranicznego określają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2002 o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Rozdział 4. Strzelnice. Artykuł 45. Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach. Artykuł 46. Ustęp 1. Strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy. Ustęp 2. Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy określa regulamin strzelnicy. Ustęp 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, uwzględniając warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposób obchodzenia się z bronią i sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy. Artykuł 47. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Artykuł 48. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące budowy i użytkowania strzelnic. Artykuł 49. Przepisów rozdziału nie stosuje się do strzelnic Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Służby Ochrony Państwa. Rozdział 5. Przepisy karne. Artykuł 50. Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Artykuł 51. Ustęp 1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny. Ustęp 2. Tej samej karze podlega kto... Punkt 1. Nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu. Punkt 2. Nie dopełnia obowiązku zawiadomienia policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni. Punkt 3. Posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu. Punkt 4. Nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego. Punkt 5. Przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy. Punkt 5a.
wywozi za granicę do państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez zgody właściwego organu policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do wywozu broni. Punkt 5b. Przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną albo amunicję bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej. Punkt 5c. Przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 5d. Wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna bez zgody właściwego organu policji. Punkt 6. Narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe. Punkt 7. Przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób niepoprawnionych. Punkt 8. Przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji. Punkt 9. Przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów. Punkt 10. Nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Punkt 11. Używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami. Punkt 12. Narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy. Punkt 13. Nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub europejskiej karty broni palnej. Punkt 14. Nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczby uczestników biorących w nich udział. Ustęp 3. Kto posiada broń nie mając przy sobie? Punkt 1. Legitymacji posiadacza broni lub europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania broni. Punkt 2. Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni podlega karze grzywny. Ustęp 4. W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, można orzec przepadek broni i amunicji, chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy. Ustęp 5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ustępie 1 do 4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe. Artykuł 52. Zachowują ważność pozwolenia na broń i legitymacje noszące nazwę pozwolenie na broń, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów. Artykuł 53. Do niezakończonych decyzją ostateczną postępowań w sprawach pozwoleń na broń stosuje się przepisy dotychczasowe. Artykuł 54. Nie podlega karze, kto bez wymaganego pozwolenia posiada broń lub amunicję i w terminie do 90 dni od daty wejścia w życie niniejszego przepisu dobrowolnie zawiadomi o tym fakcie policję oraz złoży broń i amunicję do jej depozytu. Artykuł 55. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1961 roku o broni, amunicji i materiałach wybuchowych. Artykuł 56. Ustawa wchodzi w życie po upływie 10 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu artykułu 54, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.